Witam, witam wszystkie kryptoświry z tej strony, Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Słuchajcie, dziś porozmawiamy sobie na temat projektu Optimus, Optimus Money, a dokładnie tego, co wydarzyło się podczas ostatniego AMA z Johnem Peltonem. John Pelton, chyba tak dobrze wymawiam. Ponieważ tak naprawdę myślę, że część z Was no, gdzieś tam tą AMę jakby zignorowała, słysząc, że nie było żadnych jakichś tam konkretnych informacji, które mogłyby spowodować to, że nagle byłby wystrzał, nie wiem, 100%, 200% do góry. Szczerze mówiąc, ja sam spodziewałem się, że jakby podczas tego AMA będziemy świadkami znacznych wzrostów ceny, natomiast w rezultacie okazało się to, że tak naprawdę cena ani nie urosła, ani nie spadła. No był pewien moment, gdzie osoby, które, między innymi ja, które gdzieś tam liczyły właśnie na te wzrosty, kupowałem wcześniej tokeny i w momencie, kiedy przez te 2-3 dni ta cena szła do góry, no to zwyczajnie przed tą AMą sprzedałem, ponieważ no jesteśmy jakby nauczeni doświadczeniem, że wielu ludzi, wielu spekulantów gra zwyczajnie pod wydarzenia i takim wydarzeniem właśnie była ta AMA, w której to zwyczajnie przed AMą, bądź też zaraz po AMie, ale ten największy spadek był właśnie podczas AMy, czy nawet przed samą AMą, ludzie sprzedawali. Natomiast podczas samej AMY i zresztą wczorajsze podsumowanie, które nagrał DeFi Dude, zwał jak zwał, w którym to omówił właśnie szczegółowo te wszystkie rzeczy, podsumował zwyczajnie, gdzieś tam w pigułkę złożył wszystko to, co było najważniejsze podczas AMY. No i właśnie podczas tego filmu chciałbym Wam opowiedzieć o tych najważniejszych, najistotniejszych rzeczach, które były tam powiedziane. Natomiast zanim przejdziemy do tego wszystkiego, słuchajcie, spójrzmy sobie może właśnie na wykres. Jeżeli chodzi o OPT3, to o czym mówiliśmy, czyli w ostatnich dniach, mniej więcej około 7-8 listopada mieliśmy ten bardzo duży spadek, gdzie tak naprawdę osoby, które kupowały, między innymi ja również też kupowałem na tym bardzo niskim poziomie w okolicy około 37-38 centów za OPT, mogły zarobić naprawdę bardzo duże, bo około tych 3-4 razy gdzieś tam od tego minimalnego poziomu. Skąd ten FAD, skąd ta sytuacja, która się tam pojawiła? No, pojawił się człowiek, który bardzo dużo namieszał, bardzo dużo złych rzeczy mówił na temat Optimusa, na temat tego, że jest to no, zwyczajny Ponzi i tak naprawdę nie mają żadnych rezerw, nie mają niczego, co może by powodować to, że ten projekt będzie stabilny, że oni tak naprawdę, że właściciele tego projektu łącznie z DeFi Dude tak naprawdę walą tylko, robią to tylko i wyłącznie pod siebie, w sensie jeżeli chodzi o zarobki. Natomiast przez ten okres tak naprawdę osoby, które wierzyły, nie wierzyły, bądź też zwyczajnie jakby gdzieś tam spekulacyjnie podeszły do tego tematu, mogły zarobić. Ja wchodziłem, sprzedałem, wchodziłem, przez 2 dni miałem też blokadę na portfelu z racji tego, że tak duża jakby ilość transakcji, choć moja ilość transakcji nie była aż tak duża, spowodowała to, że zwyczajnie dostałem bana na 2 doby i nie mogłem go sprzedać. Sprzedałem go dopiero i dokupiłem jeszcze, sprzedałem go dopiero właśnie po tej AMie. I tutaj mieliśmy tą AMę w poniedziałek i tutaj był ten taki spadek, on nie był jakiś tam wielki, ponieważ z tego poziomu mniej więcej około 1,08, 1,1 spadło do 0,95-94 i od tego momentu mamy tak naprawdę, słuchajcie, od tej AMy no, stabilną cenę tak naprawdę w takim bardzo wąskim przedziale cenowym. I można powiedzieć, że mamy w tej chwili z Optimusa stablecoina do USDT. Jak to będzie wyglądać, nie wiem, zobaczymy. Ja w tej chwili jestem obecny w projekcie. Na tą chwilę mam... poczekajcie, zaraz zobaczymy, ile mam tych tokenów. Dobra, już się przełączyłem. Na tą chwilę mam 4948 tokenów, co daje mi mniej więcej około tam 5000 dolarów i 50 dolarów dziennie, jeżeli chodzi o rebase. Dobra, ale przejdźmy, słuchajcie, do szczegółów. To, co było mówione podczas AMY, bo myślę, że to jest najistotniejsze dla nas wszystkich i na tym chciałbym się skupić. Słuchajcie, pierwsza rzecz to bardzo mocne partnerstwo z projektem True Seekers, które przeprowadziło przede wszystkim dla Optimus
audyt, w którym to mamy możliwość sprawdzenia wszystkich rzeczy związanych ze smart kontraktem. Zresztą bardzo dużo ludzi domagało się tego audytu, w którym to będą właśnie zawarte te wszystkie informacje dotyczące smart kontraktu. Natomiast DefiDuty i tak mówił, że co wam z tego, że dostaniecie ten audyt, jak i tak posiadamy w główną, jakby największą płynność i w każdej chwili możemy zrzucić na was te środki. No ale społeczność się tego domagała, tak więc dostała ten audyt. Natomiast True Seekers jest projektem w ogóle, który się w tej chwili buduje. Na ten moment w ogóle można kupić ich token, który jest w tej chwili na etapie takiego seed sale, czyli możemy sobie kupić wcześniej te tokeny. I zaraz zresztą opowiem wam o tym True Seekers, natomiast zobaczę, czy mam już dostępny ten audyt w formie papierowej. Sekundę, poczekajcie jeszcze moment. Dobra, nadal nie widzę. Ogólnie na grupie Discordowej można ten audyt zobaczyć, na grupie Minor Announcement, natomiast ja, słuchajcie, nie wiem, nie mam dostępu do tej podkategorii na grupie Discord, ale pokażę wam za chwileczkę nagranie DefiDuty, w którym właśnie pokazuje ten audyt, jakby dostęp do tego audytu i możemy sobie chwilkę jakby zobaczyć. Wy i tak w tej chwili nie słyszycie głosu, tak więc ja nie będę go tutaj puszczać, jeżeli chodzi o głos. Mamy audyt, który właśnie został przeprowadzony przez True Seekers i jest on dostępny na GitHubie oraz bezpośrednio na stronie, no właśnie, no i ten link miałem dostać, nie otrzymałem jeszcze bezpośrednio, tak jak mówię, aby zobaczyć. Audyt możemy sobie przejść, w ten audyt został przeprowadzony bardzo sumiennie. Jedyną właśnie taką rzeczą, o której mówi DefiDuty, jest to, że jeden błąd, który znaleziono, który może jakby zainfekować projekt po 24 latach od teraz. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Trzeba byłoby przeczytać dokładnie ten cały PDF, jeżeli chodzi o audyt. Natomiast tak jak mówię, audyt jest po to, żeby osoby, które tak naprawdę chcą dokładnie, bo myślę, że większość społeczności zrobiła to tylko po to, żeby mieć święty spokój, tak? Żeby dostać ten audyt. I co z tego, słuchajcie, ludzie dostali audyt i tak naprawdę nic sobie z tego nie robią, bo ja nie widzę jakiegoś zamieszania, nie widzę osób, które by czytały w jakikolwiek sposób, komentowały to, co jest w tym audycie. Myślę, że większość z nas tak naprawdę nie czyta szczegółowo audytów. Jeżeli widzi, że jest audyt, no to jest super, świetnie, zajebiście, nie? Wszystko fajnie. Natomiast też życie jakby pokazuje, że same audyty nie dają tak naprawdę pewności. Jest wiele projektów, które się wywala, mimo tego, że są audyty robione, albo te osoby, które tworzą takie projekty, protokoły są sprytniejsze od tych, co przeprowadzają audyty, albo ci, którzy przeprowadzają audyty, są zwyczajnie niekompetentni, tak więc to już jest kwestia jakby do dyskusji. Tak więc jest ten audyt dostępny. No i słuchajcie, bardzo ważna, i to jest myślę, że najistotniejsza rzecz, która została powiedziana, to to, że czekajcie, bo mi to okienko wyskakuje, to, że True Seekers będzie obsługiwać tak zwane, czekajcie, gdzie jest ta strona, True Seekers, gdzie oni są? Dobra, jeszcze raz na chwileczkę wyłączę. Dobra, namieszane mam na tym pulpicie, dlatego nie mogę znaleźć. Czyli True Seekers będzie wprowadzać, słuchajcie, usługę, dzięki której będziemy w stanie monitorować wszystkie najważniejsze portfele, które obsługują projekt Optimus pod kątem rezerw, pod kątem pracy botów, pod kątem wszystkiego, co tak naprawdę w tej chwili było tym tematem fadu, który się wydobywał. Czyli zarzucano im, że nie mają pieniędzy, że nie mają rezerw. Zresztą można sobie to, słuchajcie, idealnie połączyć z sytuacją, którą mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o ceksy. Wszystkie ceksy będą pokazywać te swoje rezerwy, te swoje portfele. Oni w tej chwili poprzez projekt True Seekers będą wprowadzać 24-godzinny monitoring swoich portfeli, na których będziemy mogli obserwować, jak wygląda przepływ gotówki, jak wygląda saldo kont tych rezerwowych, jak wyglądają konta, które
są podłączone bezpośrednio do botów i tak dalej. My dzięki tej usłudze będziemy to wszystko monitorować. Mamy do tego dostęp. Zresztą projekt True Seekers, słuchajcie, moim zdaniem może być takim game changerem, jeżeli chodzi właśnie o przejrzystość różnych zdecentralizowanych projektów, ponieważ ich usługa będzie właśnie tyczyła się różnego rodzaju projektów, tak naprawdę największych projektów, mainnetów, gdzie będą mogli, gdzie będziemy w stanie jakby zobaczyć pełną, słuchajcie, historię tego, co się dzieje, historię audytów, historię przepływów tych środków. Zresztą obejrzyjcie sobie ten ostatni film Defi Duda i zobaczycie właśnie to, o czym mówię, czyli nie wiem, gdzie to w tym momencie znajdziemy podczas... O, tutaj mamy, słuchajcie, właśnie wgląd do tych wszystkich projektów, które w tej chwili jakby będą monitorowane przez True Seekers, czyli mamy wszystkie informacje, BNB Chain, adresy walletów, te największe, łączny wolumen dzienny, market cap, audyty, KYC, to wszystko się tyczy tych głównych jakby mainnetów, natomiast usługa firmy tyczy się i dedykowana jest również mniejszym projektom, indywidualnym projektom, w których to będzie przeprowadzone te KYC. Miałem mówić jeszcze na temat tego True Seekers, ale o nim powiem na końcu, natomiast jeszcze to, co chcę Wam przekazać, czyli jeżeli chodzi o tą usługę, ona zostanie wprowadzona mniej więcej za około 2-3 tygodnie. Będą tam widoczne adresy portfeli, bieżące salda, napływów środków, odpływów, ponieważ Optimus poprzez swoje... mają boty, które są podłączane do CEX-ów. Oni też handlują na CEX-ach. Poza tym, że mają boty, które mamy podłączone bezpośrednio do smart kontraktu i handlują, utrzymują gdzieś tam ten poziom cenowy, przynajmniej miały, bo widzieliśmy ostatnio, że też był z tym problem. Nie wiem, też były informacje od DeFi Dude, w których mówił o tym, że on wyłączał te boty, ponieważ nie chciał tracić pieniędzy, niech się ludzie wyprzedają i tak dalej. Zresztą no, z jednej strony jest to mądre rozwiązanie, natomiast z drugiej strony napędzało no, to coraz to większy strach, coraz to większy niepokój, bo ludzie widzieli, że ta cena spadała, boty nie reagowały i tak dalej. Natomiast w rezultacie, słuchajcie, pomimo tych wszystkich burz i tak dalej, widzimy, jak wygląda sytuacja cenowa. To, o czym mówiłem. Mamy mniej więcej tego pega, jeżeli chodzi o do dolara w Optimusie. Zobaczymy, jak ta cena będzie wyglądać w najbliższych czasach. Czyli za 2-3 tygodnie wprowadzają tą usługę. W momencie, kiedy wprowadzą, myślę, że to bardzo korzystnie wpłynie na cały projekt. Natomiast widząc to, jak ludzie właśnie reagowali po tej AMI, a słuchajcie, co tam, nic tam nie było ciekawego, to tak naprawdę pytanie, czego ludzie oczekują, skoro wszyscy wołali o tą przejrzystość, o tą transparentność, to pokazał, to chce pokazać i zero reakcji, on był w szoku, nie, z tego co mówił. No ale zobaczymy, 2-3 tygodnie to jest jakiś tam odległy termin, zobaczymy, czy faktycznie będzie to wprowadzone. Czyli mamy to, słuchajcie, będą tam widoczne portfele rezerwowe podłączone do Optimusa, no ten przepływ środków i tak dalej. No i zobaczymy dokładnie, ile zarabiają te boty na giełdach, na CEX-ach, ponieważ będziemy widzieć tak naprawdę to, co się dzieje z tymi środkami, jak one przepływają, skąd, dokąd i tak dalej. Teraz dodatkowo, słuchajcie, bo ludzie mówili o tym, że chcą widzieć to wideo, w którym tradują boty, żeby gdzieś to pokazać. To będzie pokazane, natomiast tak jak oni sobie to, że tak powiem, rozkminiali po swojemu, stwierdzili, że tak naprawdę praca nad tym też wymaga czasu, ponieważ to nie jest tak, że boty handlują co sekundę, kupują, sprzedają i tak dalej. Mówimy o tych CEX-owych, ponieważ tutaj te boty, jakby które pracują bezpośrednio pod Optimusie, my możemy sobie zobaczyć na bezpośrednio na... Boże, co to był za serwis? Teraz już zapomniałem, najwyżej Wam podeślę. I tam widzimy, jak pracują boty. Zresztą te wszystkie małe bociki, które pracowały, one zwyczajnie zostały zablokowane, ponieważ podłączały się tam różne boty, ale zostały zablokowane z racji właśnie tego, że no, wprowadzili zwyczajnie bany na takich botach, które gdzieś tam handlują większą ilość transakcji w przeciągu 5, 10, tam 15 minut. Różnie to wygląda, ponieważ z tego, co ja zauważyłem, tak jak było w przypadku moim, ten horyzont czasowy to był mniej więcej około tam kilku dobrych godzin. Ale nieważne. I
Będzie nagranie takie wideo w takiej pętli 10-minutowej. Mają pokazać właśnie, jak te boty pracują. Zobaczymy. Myślę, że to będzie akurat ludzi najbardziej interesować. Nie to, że jest audyt, nie to, że wprowadzają tą usługę, tylko właśnie w jakiś filmik, na którym będą pokazane te boty, znając życie. Natomiast słuchajcie, i to są chyba jakby najbardziej istotne rzeczy, które były powiedziane podczas tego AMA, bo cała reszta to były gdzieś tam jakieś pytania przewijające się, powtarzające się bezpośrednio od społeczności, bezpośrednio od tego Peltona. Natomiast kolejna rzecz, którą powiedział DeFi Dude, to to, że w dniu wczorajszym odezwał się do niego, a czy nie, przepraszam, nie wczorajszym, od kilku dni rozmawia z pewnym programistą, który chce uruchomić własny protokół, własny DApp, w którym to będzie można stakować OPT3 i zarabiać na tym pieniądze. Dodatkowo będzie bezpośrednio pod ten protokół podłączony serwis pożyczkowy, czyli lending service, gdzie będziemy mogli pożyczać i zarabiać jeszcze więcej. Na tym DAPie będziemy, z tego co przekazywał DeFi Dude, będziemy mogli zarabiać jeszcze 2%, czyli my jakby stakujemy, pożyczamy swoje pieniądze i zarabiamy więcej niż bezpośrednio trzymając na swoim portfelu. Słuchajcie, w tej chwili, czy to jest bezpieczne? Nie wiadomo. Oni sami w tej chwili sprawdzają kod tego projektu, ponieważ nie znają człowieka i wiadomo, że poszukują tutaj różnego rodzaju backdoorów i tak dalej, które mogą spowodować to, że gdzieś tam te pieniądze sobie, te nasze tokeny wyjdą, a jeżeli by się tak stało, no to myślę, że w tym momencie możemy liczyć się z jakimś dumpem cenowym, ponieważ wiadomo, że taki ktoś będzie te tokeny dumpować, sprzedawać. Tak więc sprawdzają to, zobaczymy, jak to będzie rozwiązane. Jeżeli faktycznie DeFi Dude będzie mieć pewność, to na pewno oficjalnie o tym powiedzą, przekażą to do społeczności. Możliwe, że nagra też film instruktażowy, jak to robić, natomiast musi mieć 100% pewność. Jeżeli nie będzie mieć tej 100% pewności, to tak jak mówił, no, na pewno zrobi to, żeby ten projekt nie nabrał jakiegoś rozgłosu. Oczywiście nie zabroni, ponieważ mówimy tutaj o zdecentralizowanych projektach, w których to możemy tak naprawdę korzystać z protokołów, łączyć. Zresztą DRIP również, w DRIP Network również pojawiały się DAPy, które wykorzystywały tokeny DRIP. Między innymi jakieś tam minery, jakieś gry i tak dalej. Natomiast nie przyniosło to jakiegoś tam super rezultatu. Natomiast tutaj kluczową, istotną rzeczą w przypadku tego konkretnego DAPu jest to, że on, jeżeli ten DAP faktycznie ruszy, jeżeli to wszystko będzie miało ręce, nogi, będzie to bezpieczne w tym sensie gdzieś tam audytorskim mniemaniu, to na pewno przyczyni się pozytywnie do spalania, do doprowadzenia tego, że token OPT3 stanie się szybciej deflacyjnym. Jak będzie, zobaczymy. Natomiast to jest wszystko jakby w tej chwili, tak jak mówię, pod okiem jego zespołu, czyli DeFi Dude, w którym sprawdzałem kod. Z tego, co mówił, człowiek wydaje się uczciwy, ale oczywiście w takim przypadku nie możemy mówić o jakimkolwiek zaufaniu, tym bardziej, jeżeli tak jak on mówi, że nie zna człowieka, pierwszy raz go spotkał, natomiast no, zainteresował się tym wszystkim. Cieszy się też z tego, że widzi jakby zainteresowanie programistów, że zgłaszają się do niego, chcą tworzyć protokoły, które chcą tworzyć ten cały, jakby można powiedzieć, ekosystem, też przyczyniając się właśnie do palenia, bo tutaj akurat to palenie miałoby wynikać, zwiększone palenie z tego, że całe fee, które byłoby pobierane za stakeowanie, za ten lending, byłoby palone. Tak więc na pewno, jeżeli projekt by wystrzelił, miałby ręce i nogi, no to mógłby oczywiście pozytywnie na to wpłynąć. Słuchajcie, kolejna sprawa to jest jeszcze Binance Smart Chain, czyli przejście, no może nie to, że przejście, tylko dołączenie bezpośrednio do nowego mainnetu. Tu będziemy mieć to zdarzenie za około 2-3 tygodnie, tak jak mówi DeFi Dude. Zobaczymy, ja osobiście będę, no właśnie, no zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Czy będę się wyprzedawać w tej chwili z Maticów? Myślę, że tak, przepraszam, z Maticów w mainnecie Matic. Przed samym wejściem na BSC, myślę, że tak, bo tutaj możemy liczyć na to, że duża ilość osób zwyczajnie będzie wyprzedawać, bojąc się właśnie tego dumpingu, że ludzie będą przechodzić z Matica do BSC i może tak faktycznie się zadziać. Natomiast czy tak się zadzieje, nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam złotej kuli. Ale ja osobiście będę wychodzić, ponieważ no, gdzieś tam logicznie, patrząc na to wszystko z punktu widzenia takiego doświadczenia, myślę, że taka rzecz się może wydarzyć, czyli gdzieś tam zdumpowanie tej ceny.
No i będę, słuchajcie, celować na ten BSC. Zobaczymy. Przede wszystkim kwestią jest to, jak rozwiążą temat startu, czy będzie to fair launch, czy będzie trzeba mieć na przykład tokeny na Maticu w ogóle, żeby kupić tokeny na BSC, czy będą zabezpieczenia antybotowe, bo to jest bardzo istotne, jeżeli tego nie będzie, wiadomo, w momencie, kiedy Optimus startował, nikt o nim nie wiedział, nie było żadnych botów, nikt jakby się nie starał, żeby kupić to jak najszybciej. Natomiast w tej chwili ten projekt urósł już do takich rozmiarów, że oczywiście będą próby w tym momencie podbicia tej ceny i zrzucenia zaraz po starcie. Tak więc na to należy uważać, zobaczymy, jak to będzie rozwiązane. Czekamy i tyle. Jakie jest moje tak naprawdę podsumowanie dotyczące Optimusa? Słuchajcie, patrząc na to wszystko z punktu widzenia, co się dzieje na rynku i to, gdzie mamy każdego dnia jakieś tam informacje, że pada DAP taki i taki, myślę, że mimo wszystko, może nie to, że jest najbezpieczniejsze miejsce do trzymania swoich pieniędzy, bo nigdzie nie ma takiego miejsca w branży krypto, w przestrzeni kryptowalutowej, ale jeżeli ktoś szuka pasywnego dochodu i mając świadomość tego, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który jest ogólnie znany, który no jakby pokazuje się, tak? Może nie pokazuje się fizycznie, natomiast wielu ludzi zna bezpośrednio tego człowieka, to myślę, że jest to dobre rozwiązanie na to, żeby albo grać spekulacyjnie, albo trzymać i zarabiać ten 1% dziennie. Pamiętajmy tutaj jakby kluczowym, istotną jakby funkcją tego projektu jest ten rebase, który daje nam ten 1% dziennie. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o to podsumowanie. Myślę, że więcej nic nie mam do dodania. Tak więc chyba tyle. Trzymajmy się, że tak powiem, swoich strategii. Każdy niech podejdzie do tego projektu po swojemu. Ja podchodzę po swojemu. Obserwujmy, bądźmy czujni. No i pilnujmy oczywiście własnych depozytów, tak? W tym sensie, że chrońmy kapitał. Dobra, tyle. Dziękuję za uwagę. A jeszcze zapraszam Was oczywiście do grupy Zdefiniowani. Link bezpośrednio do tej grupy znajdziecie w opisie pod filmem. No i tyle. Trzymajcie się. Hej.